Niech Pan prowadzi Cię naszą pieśnią w kwiaty niebieskich łąk. Niech Pan prowadzi Cię naszą pieśnią w kwiaty niebieskich łąk. Niech Pan prowadzi Cię naszą pieśnią w kwiaty niebieskich łąk. Niech Pan prowadzi Cię naszą pieśnią w kwiaty niebieskich łąk. Panie Gerardzie, żegnają Cię setki ludzi, tych, którzy przyszli tu, aby nie tylko się modlić, ale by oddać także hołd i cześć. Bo zdecydowana większość tych ludzi, którzy tu są, którzy są też na meczach, a zdecydowana większość doświadczała tego, że Pan zawsze tu był. I myślę, że będziemy ciągle doświadczać tego, Panie Gerardzie, że Pan tu jest z nami. Że mimo, że to miejsce na trybunie będzie puste, to Pan będzie z nami. Razem z całym klubem, dla którego poświęcił Pan całe swoje życie. Żegnają Cię dziś kibice, żegna Cię ulica Cicha 6. Żegna Cię tu. Jutro pożegna Cię Twoja parafia. Ufamy, że tam, w tym Królestwie Niebieskim, dom Ojca, Twoja radość będzie wielka. Jeśli tylko róg zwycięża, do szczęścia więcej mnie potrzeba. I mam nadzieję, że tego szczęścia będzie wiele, bardzo wiele Twoim udziałem. Kibice często śpiewają pieśń: za ruch, za AKS pójdziemy aż po życia kres. Twój kres ziemskiego życia już nastąpi, ale wierzymy, że przeszedłeś tam na drugą stronę. Nasze chorzowskie Królestwo Niebieskie jest takie niewielkie. To Boże jest ogromne. I tak na koniec, Panie Gerardzie, jak już tam będziecie u Konwuczka, jak już obrocie ze Szkata, z księdzem Gębałą, z trenerem Jezierskim, jak już obgodocie te wszystkie szpile na ruchu z Ernestem Wilimowskim, z Jurkiem Wyrowkiem, z Henkiem Duszą i z tymi wszystkimi, których tu już nie ma wśród nas, jak już to wszystko zrobicie, to pożegajcie tam za nas, aby nam też tu się powodziło, a my pożyczamy za was, byście tam, w tym Bożym Niebieskim Królestwie mogli spędzić całą wieczność. Panie Gerardzie, nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia i ufamy, że Twoja obecność tu, na naszym stadionie, będzie obecnością, która będzie wspierać każdego z nas, kibiców, piłkarzy, działaczy. Aby Twoja radość z tego, że Ruch jest wspaniałym klubem, była coraz większa. Bo takiej legendy, jaką jesteś Ty, chyba nie ma żaden klub w Polsce. Z tego jesteśmy dumni my wszyscy. Chcą Cię pożegnać teraz także kibice, tym w Twoich ostatnich chwilach tu, na naszym stadionie, na ulicy Cichej 6. Wszyscy. Hej, hej!
Gerard! Gerard! Cieszy! Gerard! Cieszy! Gerard! Cieszy! Gerard! Cieszy! Gerard! Cieszy! Gerard! Cieszy! Gerard! Naszej pamięci! Dziękujemy za wszystko. Zgłosiłem do góry.